Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Wizjonerz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. I tak, jesteśmy w naszym porcie. Tak po prostu tutaj się ustawiłem. Mamy tutaj nasze trochę dzielnic, no... Powiem tak, to jest jedno z miast, w którym dużo jest odcinków, ale mimo to wszystko się rozwija. Bo dużo, bardzo dużo czasu spędzamy na jakieś wielkie węzły. Na przykład tutaj ten kolejowy, tu jest ten drugi wielki kolejowy, który... No, jest wielki, czy też tutaj, o, na przykład ten węzeł drogowy też jest cud architektury, jak, przynajmniej jak dla mnie, nie wiem jak dla Was. O, tu na przykład wody znowu zabrakło, ogólnie jakieś problemy są trochę z wodą. Czy ten wielki węzeł, który mi się naprawdę podoba, trochę przy nim teraz posiedziałem jeszcze tutaj, dorobiłem tory kolei jednoszynowej. Tu będzie wielki węzeł, jak już widzicie. Jednoszynówek i one tu będą jeździć i właśnie jeździ już nasza jedna linia. Tu trochę pociągnąłem to dalej. Puściłem na nowo tą linię, bo wtedy się spieszyłem trochę. I teraz jedzie tak tu prosto sobie, skręca i w całkiem teraz już ładnie wyjeżdża. Budynki mogą się budować i nie ma aż takich dużych strat w ludziach. Tu jest kolejna stacja. Ta linia nie jest jakaś strasznie długa. I później dojeżdżamy tutaj do uniwersytetu. I stąd pojedzie dalej ta nasza kolejka. Tutaj, do tej części miasta i dzisiaj tym się głównie zajmiemy, tą częścią miasta, ale zaczniemy, tak jak ostatnio to było, od węzłu, węzeł drogowy tutaj budujemy. Teraz tylko i wyłącznie trzeba go wcielić w życie. To jest ten fajny węzeł, na górę się wjeżdża. Przypominając tej czadowej ścieżce rowerowej. Ale ogólnie miasto się całkiem nieźle rozwija i mam nadzieję, że to jezioro, które tutaj widzicie, będzie podobnie wyglądać jak to jezioro z Promowe Imperium, tylko bez tej wyspy po środku, takie tu dookoła. To byłoby naprawdę coś naprawdę fajnego. Dobrze, to co tu dobrze mówić, ja wchodzę w timelapse'a i będę to teraz dla Was tutaj budować. Skąd tutaj? Myślałem, że jakieś specjalne korki, ale nie. Tutaj jest tak jak było, tak jest. Trzeba było trochę tam dzielnicę powiększyć. I handel chce się budować. Pomyślimy, tak? Także tutaj jakby coś są tory jednokierunkowe póki co. Ale mam nadzieję, że będą z tego jakoś korzystać tutaj właśnie. Co się tu chciałem zrobić? A, tu możemy... Chociaż wiecie co, tu jest ta kolejka i nie chcę. Tu mamy teraz zwiną to trochę dzielnicę, ale może za później, będzie jakaś bardziej biurowa. Handel to tutaj. Tu będzie całe, o tutaj. Tu będzie tylko i wyłącznie handel, rozrywka. Tu będzie jakaś tam jeszcze mniejsza dzielnica mieszkalna. Taki mam oto i plan, jeśli mi się uda. Tu jest jakiś już tunel. No dobra. I jeszcze tylko na początku pokażę Wam. Ta nasza nowa linia kolei jednoszynowej nie jest w jakimś strasznie wielkim użytku. Ale być może dlatego, że jest no trochę oddzielona od głównej części miasta. Dobra, no i może zacznijmy od tego. Zanim zajmiemy się już stricte naszym miastem, to może postawmy im gdzieś tutaj stację bardziej w centrum świata. Może gdzieś koło jakiejś stacji metra. Tu jest stacja metra. Idealnie to byłoby tutaj to wstawić. Ale... nie... no zmieści się. Wiecie co? Postawmy to. Wiem trochę, park mi tutaj rozwaliło, ale to będzie... To będzie to. To będzie jedna z tych rzeczy, które tutaj się robi specjalnie dla tego. Dobra. Tylko, że tutaj trochę nam porozwalało te ścieżki, co nie? Dajmy sobie takie te ścieżki tutaj z powrotem. Patrzcie, oni tu się potrafią wbudować, one jaja. Dobra, to mniej więcej jakoś tutaj te ścieżki, jak podłączamy sobie tak tutaj w ten śmieszny sposób, co tu było wcześniej, powinno nam to się wszystko ładnie tu złączyć. Tutaj. I tutaj bym jeszcze puścił jedną ścieżkę. I to tu podłączy. No, sądzę, że jakieś tutaj dojście do tego powinno być. Ktoś już nawet tutaj idzie. No, światła mi to zrobiło, to jest jedyne, co mi się nie podoba. Ale tak poza tym powinniśmy stąd w stanie jakoś puścić kolej jednoszynową. Czekaj, ja mam świetny plan. Jeżeli byśmy tą drogę zmienili na coś takiego. Ja wiem, ludzie, że wam to się podoba, to by się to nie podobało. Zobaczcie, mamy i jedno, i mamy i ścieżkę, i tory. Fajnie, dobra. To tak jakbym to chciał puścić. I teraz tak. Tu musimy zrobić przejazd.
ten nasz kolejowy nad tym wszystkim i w miarę możliwości jak najmniejsza liczba słupów. Bo słupy tutaj to jest nasz wróg. Dobra, i tak, puśćmy sobie może ten tor. Gdzieś tak tu dotąd. I w miarę, żeby to jakoś tam weszło. Okej, puśćmy to sobie na maksa. Bo ja tutaj mogę trochę już się pobawić. Mam pieniądze, mogę się pobawić, tak? Aby to ładnie wyglądało. Tutaj do góry. No, powiedzmy, że tak. I powiedzmy, czy to nie będzie przypadkiem ten najbardziej wysunięty tutaj w tym bok? Dobra, dodajmy sobie na razie to. Na razie mówię, bo przecież tu można wszystko zmienić, co nie? Dobra. No i to wyburzamy. To wyburzamy. I robimy tutaj ładny zakręt. Tak się robi, jak ma się dużo pieniędzy. Dobrze, zobaczmy, czy mi tutaj to podciągnie. Podciągnie. Świetnie. A nie, to nie jest to. A, widzicie. Już mi chciało wciągnąć. Dobra, tutaj. O, idealnie. Mamy tu taki wjazd. I puśćmy sobie naszą taką jedną linię. Oni tu będą dowozić ludzi. Dobrze, jeżeli ten pociąg musi dojechać tutaj. Dobra. Tu, o, jacy zadowoleni. I tu. Ta linia może pójdzie dalej tutaj w centrum miasta, żeby trochę za... Ale póki co jedna im spokojnie wystarczy, bo to jest strasznie głośne. Jeśli chodzi o hałas, to jest mistrz. A chciałem blisko tutaj metra. Jest to naprawdę bardzo blisko metra. Więc sądzę, że to im powinno tu póki co trochę pomóc. Mam nadzieję, że są dwa pociągi na linii. Dobra. Zajmijmy się tym, co już mamy się zajmować, czyli tą częścią. Dobra, przechodzę do timelapse'a już tak jak mówiłem wcześniej trochę. Dobra, no i lecimy. Z tego co przed chwilą patrzyłem, mam dla was teraz 3 minuty mojego ględzenia. A nawet prawie 4, więc całkiem fajnie. Odcinek nagrywałem wczoraj. Jeszcze przed specjalem i trochę powiem wam, że ten specjal tak trochę mi się średnio podobał. Bo racji było mało ludzi, dwa mi się co chwilę telefon przywieszał i nie widzieliście obrazu na żywo. I zrobimy jeszcze jednego specjala. Może bardziej w ciągu tygodnia, nie wiem kiedy. I to będzie właśnie live z Cities Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Nie wiem kiedy, ale zrobimy go. Nie wiem, czy to jeszcze będzie jako specjal, czy jako co tam, nie wiem. Nie, wymyślimy. Ale to była druga odpowiedź, która najbardziej się cieszyła też z waszym zadowoleniem. Tu mi się strasznie nie podoba. Tu włączyłem na maksa przyspieszenie tak w ogóle, bo rozbija mi się noc, a ja tutaj nie lubię nocy wbudować. Ale pomijając to, to tutaj te tunele to mi się idealnie udały, tak jak ja lubię, bo ja lubię, że jest tunel, co nie zjeżdża, ale nie zjeżdża, że w dół jedzie tunel, tylko że w górę wjeżdża. I to jest po prostu według mnie coś pięknego. No i tutaj to coś pięknego mi się udało zrobić. Plan był później taki, że wymyśliłem sobie, że tam zrobimy nową dzielnicę mieszkalną i tu chciałem podciągnąć dwie nitki autostrady. No i to trochę podobiło problemów, no ale jak widzicie, nie było aż tak strategicznie w sumie. W sumie można było to zrobić trochę inaczej, ponieważ nie sądziłem, że ta dzielnica będzie miała aż tak małe branie, jeżeli chodzi o ludzi. Ale i tak jest dobrze, bo chciałem, można zawsze wykorzystać tą podwójną autostradę, co nie. No i tutaj sobie przyciągniemy. Tu póki co, ogólnie już wam mogę powiedzieć na wstępie tego odcinka. Póki co też to tak widzę, że wstęp taki bardziej. Fajnie, że sobie puścimy tutaj Mars Radio. Dzisiaj się zajmiemy głównie i jeszcze tam bardziej koleją jednoszynową i w końcu możemy jakoś tak to bardziej rozwinąć tą kolej, bo wcześniej to ona była, ale nie aż tak bardzo rozwinięta. Trochę ją dzisiaj poprawiłem, ale to co teraz zobaczycie, to będzie już prawdziwa kolej. Tutaj prawie całe to wybrzeże to będzie w kolei jednoszynowej. Jeśli tu chciałem gdzieś puścić te tramwaje, z tramwajami, to tu będzie mały problem, ponieważ zajezdnia jest na drugim końcu świata i trzeba byłoby ją podłączyć jakoś tutaj w ten sposób i nie wiem na ile mi się to podoba. No pomyślimy, tak? Bo sens puszczenia tutaj tramwajów też jest dobrym pomysłem, ale nie wiem, czy trochę nie prościej puść tu w autobusy, czy coś takiego, albo jeszcze jakąś inne środki komunikacji, w końcu mamy ich naprawdę dużo teraz, tak? Ale tutaj, na przykład w tej części miasta, nie jestem 100% przekonany, czy będę miał zamiar później budować metro. Bo jak będzie już ta kolej jednoszynowa, która będzie jeździć na górze, to na dole to nie wiem, czy będzie mi tak jakoś bardzo potrzebne. Chociaż prawdopodobnie jakoś ją wykorzystamy, tylko nie wiem jeszcze jak. I ogólnie tutaj będzie trzeba trochę dużo węzłów kolejowych i jeszcze innej rzeczy porobić, ale to już tak bardziej w tej innej części miasta.
bo to będzie taki dworzec wjazdowy. Bo tam mamy taki dworzec centralny, co nie? A tu będzie taki dworzec w samym wjeździe i do niego będą właśnie wszystkie pociągi przyjeżdżać i tego typu rzeczy. I my go trochę inaczej postawimy niż ten, co mamy teraz, ale sądzę, że będzie fajny. I jego może gdzieś blisko lotniska, bo ogólnie jeszcze nie mam żadnego lotniska, którego możemy sobie postawić. No i nad tym też będę myśleć, żeby gdzieś tam jakoś te miejsca na lotniska zostawić, bo on też będą jakoś musiał być, co nie? No i tutaj mniej więcej ten węzeł tak będzie wyglądać. Według mnie nie powinien być jakiś specjalny korpus, bo tu specjalnego duchu nie będzie. Chyba że już podłączymy kiedyś tą autostradę do końca, to wtedy co innego się będzie działo. No ale... Dobra, ja tu dużo gadam. Wracajmy. Dobrze, no i jak tutaj widzicie, zrobiliśmy sobie nasz cały tu piękny węzełek. Jedyne co można byłoby zrobić, to tutaj jeszcze dodać te wyciszenie. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd, co nie? Tutaj sobie ładnie wjedzie wyciszenie i tutaj zjedzie w dół. Albo, tak szczerze, to tutaj też jakoś tak strasznie to ono tutaj nam nie jest potrzebne. Jak będzie duży ruch, to wtedy się zastanowimy nad tym dokładniej. No i tak, tak według mnie, to tu naprawdę mi się to całkiem ładnie udało. O, zobaczcie, już coś jedzie. Ledwo co zbudowane, już jest używane, hehehe. No, także powinno być dobre. A tutaj? O, i tędy tutaj już mają drogę. Dobrze, ale nie o to mi tu w dzisiejszym całym odcinku chodziło. Tą część zmieniamy w turystykę, ale znaczy w sensie w mieszkania. Ale zanim to, zróbmy sobie tutaj kawałek tej drogi jeszcze. Tej drogi, która tutaj się tak ciągnie. Teraz będzie taka bardziej górzysta droga. Jak widzimy, tutaj naprawdę jest stromo, ale sądzę, że jakiś tam handel to się tutaj zawsze wybuduje. Z tym to nie ma nigdy problemów. Dobrze, i tutaj możemy dać kolejną stację, przystanek tak właściwie. I czy tutaj dać jakiś większy? Tak się teraz zastanawiam, czy tutaj dać na przykład takie coś. Tak, idę. Po pierwsze wybórzmy tę drogę. I się zastanówmy. Jakbyśmy to dzisiaj tutaj postawili, to czy mi to coś tutaj takiego specjalnego daje? Nie, to jest blisko jeszcze. Dobra, to nie. To coś takiego możemy tutaj postawić. O, to. Ale tak poza tym tutaj jakichś takich specjalnych budynków nie dawajmy, póki nie trzeba, tak? Jeśli coś, to tu możemy zrobić chyba już drogę. O, idealnie. Bo tutaj... O ile tutaj... To ja szczerze wątpię, żeby mi się udało zrobić drogę. No właśnie. Jeśli już, to tutaj zygzakiem bym musiał pojechać. Co może jest nawet dobrym pomysłem. Czekaj. To trzeba byłoby niżej zjechać od razu tym zygzakiem. Na przykład tak. I tak. Albo po prostu zrobić tutaj tunel, to też jest pomysł. O. Albo to. Nie jest takie tragiczne, bym powiedział. Dobra, ale nie o to mi tutaj cały czas chodzi. Dobra, tu sobie dajmy trochę zabudowań, co nie? Żeby trochę się budowało. Tutaj te mieszkanka będą. O, tutaj jakąś jeszcze taką poddzielnicę możemy dać. Tutaj nie, tu będzie park. Tu wstawimy jakiś jeden z tych większych parków, bo parki ogólnie ich tutaj rzadko ostatnio wstawiam. To jest coś wielkiego, nie? Ale jakiś większy. O, na przykład coś takiego. Może być. Dobra, no i tutaj jakieś budynki możemy dać, żeby się budowały. O, dotąd. I handel, tak. Ta dzielnica jest naprawdę długa, ta handlowa tutaj. Ale my tu sobie ją pociągniemy i na pewno dotąd się będzie to ciągnąć. Czy dalej, to zobaczymy wkrótce. Nie dzisiaj. Ale wkrótce. Tą więc też sobie tutaj dociągnijmy dotąd. No i dzięki temu możemy już od razu tutaj dać, aby się budować mogli nasi handlarze, bo chcą. Dobrze, i tak, tamten chodzi na wodę. Ja tam, z tego co pamiętam, mam jakąś chwilę, bo zaraz dla was będę tutaj robić ten live z okazji, no wiadomo, z okazji czego. Nie mówię, budować tutaj. Z okazji 100 subskrybentów. 100 subskrypcji.
specjal. To ja właśnie zaraz będę miał tutaj robić. Wy jesteście już na pewno po nim. Natomiast tak. Jak jest tutaj ze szkołami? Nie jest najlepiej ze szkołami, okej. Okay. Postawmy sobie, tutaj jest ładne miejsce spodziew na szkołę. I tutaj również. Tak, tutaj na pewno jakieś będą zabudowania. Z tego co pamiętam, tutaj nawet będzie jakieś torowisko i pociągi będą tutaj jeździć. Ale nad tym się zastanowię. Spędzam, jak teraz tak tu patrzę. To wiecie, co to byłoby idealne. Umiejąc tak, na pewno gdzieś będzie ten budynek. To nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest ten budynek, z którego wyjeżdżają autobusy i Bóg wie co. Ale to tutaj byłoby prawie, że idealne. Ale nad tym się zastanowimy później. Mówiąc z tym, że kolejka linowa tutaj na pewno gdzieś będzie. Ona będzie jechać tak tu wprost przez wszystko. Dobrze, wracając do naszej kolei jednoszynowej. Albo nie. Czekajcie, najpierw sobie zróbmy tutaj kawałek tej dzielnicy. Tu jak możecie zauważyć, specjalnie zrobiłem podwójną taką autostradę. Nie jest tylko jest tam strasznie dużo pasów, co nie? Ale stwierdziłem, że może się tutaj przydać coś takiego już od razu na przyszłość. Co nie? Chociaż tutaj to... Czy tutaj jest się opłaca robić coś takiego? Tak zastanawiam. W sensie pojedyncze pasy, o. Może możemy tak już czymś takim pozostać. Dobra, tutaj ta dzielnica. Jadę możliwości, bym ją podłączył stąd do Dagom. Przecież nie mam pomysłów jak. Dobra, a na pewno tak. Ci będą mieć tramwaje. Nie wiem jeszcze, jak tutaj te tramwaje wymontujemy. Ale taki mam pomysł, żeby było fajnie. Tak, tutaj są te pociągi. Te pociągi będą tutaj całkowicie przybudowywane. Więc ja na razie tego nie będę przyzwyczajać, co tutaj jest teraz. Co nie znaczy, żebym jakoś tego nie podłączył. I tak, z tego co mi się wydaje, tak, tutaj będę chciał zjechać w dół. O, to mi się uda. Tak, jasne, uda ci się. Zapomnij. A do góry? A, to już bardziej. Dobra. I to jakoś tak tutaj byśmy puścili. Co nie? Czekaj. Tak. I stąd byśmy puścili dotąd. O, dobra. Idealnie. No i tutaj sobie to będą jakoś jeździć. Natomiast tak, tutaj będzie wjazd. Właściwie to zjazd z autostrady. Wjazd na autostradę lub zjazd, jak to woli. I tu musimy zrobić trochę węzeł. Chyba, żebyśmy zrobili, że tutaj jest to tak. I to tu wjeżdża w ten sposób. Tylko nie, tu mi się robi tak. Tu mi się robi wtedy to, czego naprawdę nie lubię często robić. Dobra, to zróbmy sobie tak. Dawaj. I tak. Okej, dobra, świetnie. I stąd. Tutaj. Dobra, i to ulepszymy. Chyba z tym. Chyba z tym to się nie dogadam. Straszne. Gościu. Jest taki. Hop. Dobra, już mniejsza z tym. Chcę coś dzisiaj już tutaj zbudować. Dobra, jest takie podłączenie tutaj. Mam nadzieję, że ktoś z niego będzie korzystać. Taki mam przynajmniej skromną nadzieję. I tak, tutaj na pewno gdzieś będzie stacja jednoszynówki. Myślę, że o zwykłej też. Też na pewno gdzieś tutaj byśmy ją montowali. A tutaj nie zrobimy przejazdu, to tu będzie skrzyżowanie. I coś takiego. Dobra, w miarę to jakoś wygląda. Możemy domyślić tutaj jeszcze coś takiego. Jakoś tutaj będzie jeździć sobie Bambaj, ale Bambajem nie dziś się zajmiemy. Spojrzałem sobie na zegarek, tak? I zegarek mówi nie, nie dzisiaj. Dobrze, czemu wy nie macie wody? No, możliwe, że wam go nie dałem. Ale to jest tylko możliwe. Dobrze, to jest podłączone. I to jest podłączone.
I teraz podłączymy. Świetnie. Teraz się zastanawiam, że oni tutaj będą naprawdę takim odludziem, jeżeli chodzi o komunikację, jakąś taką większą. Na przykład policja. Z policją akurat nie ma jako takich problemów. Z strażą tutaj również, ale z opieką zdrowotną, to aż huczy i buczy. Tu mamy po prostu saunę. Ale wy, ponieważ jesteście blisko autostrady, dam wam krematorium. Proszę bardzo. Dobrze, no i tutaj możecie się po całości budować jakiś test specjalnych przeciwwskazań. Nie będę tutaj mieć do tej dzielnicy. No i nazwa dla dzielnicy, możecie pisać, tak. Nie wiem po co to jeszcze mówię, ale jak macie pomysł do dzielnicy, to piszcie. Dobrze, no i ci się niech budują. Natomiast my się zajmiemy już tym, co jest dla nas ważniejsze. Ty, tak swoją drogą. Możemy zrobić kładkę. Ta kładka, będą ją wielbić ci wszyscy ludzie. Coś takiego. Jakaś to trochę za nisko to schodzi. O, powiedzmy, że jakoś tak dotąd. I tutaj w miarę możliwości by to zeszło w dół. Nie. Dobra, to było naprawdę złe wejście. Daj mi jeszcze raz. Jeszcze raz. Czemu? To mi to naprawdę idealnie weszło. Dobra, już. No niech trudno. O, może teraz? Nie. Dobra, macie zejście. Proszę bardzo. Szanowni, że ci by chcieli mieć zejście, ale tu widzę, że... Dokąd ta ścieżka schodzi? A, macie tu jakieś dojście, dobra. Teraz tak zastanawiałem, że tutaj ci mogą mieć z tym problemy, ale dobra. To tak, wy tu macie, czego byście chcieli. Z rzeczy ważnych i ważniejszych. Statki. Dobra, znowu to naczynie będzie trochę dłuższe. Czyli problem jest taki, że ja muszę mieć zapas trochę inny. Dobra, wy nie macie. Zaraz się wam zajmę. Tylko wam tu podciągnę nasze statki. Ło, ci nawet nie mają. Ale jaja. To tego się nie spodziewam akurat. Okej. Dajmy sobie, że wy tu w tą stronę. I wy tu w tą stronę. I wy w tą stronę. I wy tu w tą stronę. I teraz trzeba tam druta podciągnąć. Druta, no blisko. Blisko jesteście, powiem wam tak. Blisko byliście. Ale się nie udało. A ci się podłączyli. Dobra. No i tak jak tutaj widzieliście. Ja już to zacząłem wcześniej robić, ale wróciłem do tego, co teraz mamy. Gdzieś tu będziemy musieli wmontować ten nasz wielki hub. Nie ma zbytnio na razie pomysłów gdzie, ale on gdzieś tu będzie musiał być. Może tutaj, nie wiem. Ale ponieważ na razie nie wiem, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, tutaj sobie na przykład wstawimy naszą taką, nie tą, tą stację. I tu, ponieważ to jeszcze nie ma zbytnio pomysłów, będzie ta droga. O. I proszę bardzo. I teraz tak sobie pojedniemy tutaj właśnie wzdłuż tej drogi, głównie. Mam taki plan. Będzie tutaj jechać ta nasza kolejka jednoszynowa. Trochę nam popsuje tutaj urok tego, jak to teraz wyglądało, ale no cóż, nic niestety nie jest wieczne. Dobrze, i stąd. Okej, trzeba trochę więcej wyburzyć. Okej. Akurat całe wstawienie tych stacji to jest tragedia. I to w... tutaj było to przejście. No to trzeba będzie nad tym pomyśleć. Co tu dużo mogę powiedzieć? Trzeba będzie coś z tym zrobić. Możemy to zrobić nawet teraz. Widzę, że z tym będzie problem.
Okej, okay, nie może aż tak nisko zejść. Dobra, jeszcze raz. Widzę, że ktoś szedł, a ja mu w międzyczasie ścieżkę wcisnąłem, ale... Ale frajer. Dobra. Ta powoli będzie tu schodzić sobie w dół. I tutaj w dół byśmy wpuścili to. Tak jak to było wcześniej. Dobra. Mamy to. Tak, to tu sobie to będziesz jechać. Tu wiem, trochę wyburzyliśmy sobie naszych budynków ukochanych. Daję sobie trochę mniejszy pędzel, bo aż tak tej rozpiętości nie potrzebujemy. No i tak, tutaj jest, jakby nie mówić, taka trochę jedna z większych miejsc przesiadkowych. To jest trochę blisko naszego... Tak, na pewno co bym chciał zrobić, to tu wcisnąć to i przenieść po prostu te budynki, a tutaj... Dobra, zrobimy wyjątek i trochę część te postawimy. No ogólnie tak często to też nie będę chciał ich tutaj wstawić. Chyba tego nie wstawimy tutaj. Dobra. Wielkie straty z tym się wiążą. Wielkie, bardzo wielkie. Może jednak trzeba... czekajcie, dajmy sobie pauzę. Bo tu widzę, że tyle ile my teraz tego używamy, budynków naszych, to długo tak nie będziemy mieli później już. Dobrze, i tu był handel. Dobra. I tak. Tutaj musimy przenieść ten budynek. To jest jednoznaczne, tak? Ciebie tu nie będzie. Możesz być tutaj. A, i tu widać, że jest nasz jakiś tam trochę większy punkt komunikacyjny. Tak ogólnie, żebym powiedziawszy. Ciebie musimy trochę cofnąć jeszcze. Bo tam później będzie musiał wjechać do góry mocno. Ale ponieważ my tu mamy nasze wspaniałe patenty. A właściwie to mieliśmy. To sobie tu zrobimy zejście w dół. Proszę bardzo, zejście raz. Bo tu nie będzie chciało to wejść. Dobra. Nie. Kurde. To nie tak miało wyglądać. A to już tym bardziej. Dobra, to przywróć. I ta ścieżka tutaj nie robi dobrych rzeczy. To już wiem na pewno. O, wiem, mam plan. Wyłączmy po jeszcze to. Tak, tu. I tu w dół. Dobra. I stąd połącz to z tym. Dziwna ta skala, dobra. I tutaj już jako takie będą przejście dla was są. Dobra, czas tragiczny. Pomijając czas. Dobrze, stąd musimy zrobić... No musimy jakoś to zrobić. Możemy niby stąd pójść. I może byśmy to tak zrobili. Że stąd odjeżdża. Czyli tu trzeba było zmienić tę drogę na taką. O, proszę bardzo. I później tutaj nasz pociąg jedno nawet będzie jechać właśnie w tego typu miejscach. O, to ta trasa to będzie niezła. Musimy dojechać w dół.
I tu sobie widzisz. No, to będzie ciekawe. I stąd tutaj może jeszcze. Dobra, nie. Taka linia pomocnicza. O, dobra, linia pomocnicza wyłącz. Dobra, to tutaj doszliśmy całkiem żywi, jakkolwiek to można nazwać. Tu nie wiem czemu nic się nie ma nie budować, ale dobra. Mniejsza z tym. Z jednego składowca będę mogły dalej polecieć. Później, jeśli chodzi o naszą kolejkę, to tu parę stacji już mamy, ale zbliżamy się, trochę czasu nam nie starcza. Tu budynki już są wszędzie, tak. Więc puścimy sobie, damy sobie kolejną stację. Kolejna stacja będzie tutaj. Niestety trzeba wyburzyć jeszcze i to. Dobra, tutaj nam się udało ładnie to wejść z tym. I tutaj, tak, robimy tam drogę. Ponieważ to będzie trochę to inaczej wyglądać. Dobra, tutaj nasze budynki będą. Tu będzie handel i wszyscy w miarę będą zadowoleni. Tak, w miarę, mówię w miarę razy. O! Trochę dziwnie to wygląda, powiem tak. Trochę to dziwnie wyglądało. Dobra, dajmy sobie stąd. Dobra. I tu usuńmy to. Okej, dobra, to tak już bardziej. I czekajcie, bo my musimy jeszcze to podłączyć tutaj, stąd przecież. A nie, tutaj daleko już jechać dalej. Aha. To tu też będzie problem. Z tego, co mi się wydaje. Jeżeli pójdziemy sobie stąd. Co tam jest zajęte? Dobrze, no i stąd tu sobie już. Tu będzie jechać, no niestety trochę budynków zniknie przez to. Ale sądzę, że nie powinno to być jakieś strasznie tragiczne w skutkach. Dobra, i teraz tak, ponieważ wiemy mniej więcej, jak to będzie tutaj wyglądać, daj to wybórz. Stąd, tu i tu. O, dobra. Tutaj jedzie. Tu się aż prosi. Dobra, damy sobie tutaj dzisiaj stację i to będzie ostatnia stacja na dzisiaj. Stacja będzie. Jakoś tak tutaj ją wstawimy. My tu dokładnie nie wmontujemy, tak jak było to wcześniej. Z wiadomych przyczyn to jest to droga prosta, a tu był zakręt. Co nie? Dobra, to tu jest w miarę. Dobrze, i tak, świeci się, to znaczy, że działa. I to jest to, czego mi się. I to jest to, czego się obawiałem. Że to nie będzie chciało się tutaj zbudować. Na szczęście mamy ten sposób. Możemy puścić to też tutaj drogą. Ale tylko kawałek, bo tu później jest już, wiemy doskonale co. Dobrze. Tu będzie jechać to tak. I tutaj to sobie jakoś tak ładnie wjedzie. Dzięki czemu tu tą drogę możemy ulepszyć do zwykłej. Jest strasznie monotonna, znaczy monotonna, no to nie jest taka monotonna trasa, ale trzeba dużo tu myśleć, aby to mi weszło. Nie ma, i tutaj stąd jakoś trzeba to podłączyć.
I stąd... Dawaj mi te linie pomocnicze. To nie były linie pomocnicze. Dobra, i stąd... O, widziałem. No mniej więcej jakoś tak. Dobra. Nie wyszło tak, jakbym chciał. Teraz już na reklamę słyszałem, co jest teraz w tle. Oj, no nie wiem. Dużo. Na pewno bardzo dużo razy. Dobrze. I póki co na takim czymś staniemy z tą naszą kolejką. I tak ona naprawdę dużo jedzie. Ona pojedzie sobie jeszcze dalej i tutaj ten dworzec teraz nie jest zmieniony, czy gdzieś przeniesiony. Nie wiem, jeszcze się stoi. Dobrze. Pociąg jedzie stąd. Tutaj. No i z jakim on jedzie. Tutaj już jedziesz linii prostej. Tutaj. Tu. No i tu na razie. Serio. Dobra. I dodajmy tu przystanek. I z powrotem. Tam chyba dużo się osób nie cieszy, bo tam to na razie aż tak dużo nie ma. Ale tutaj to na pewno. I tu jeszcze skądś będzie jakiś zakręcik, żeby pojechało to tutaj. To jeszcze nad tym posiedzimy później. Tu i tu. Ale jednoznaczna to jest jedna z bardziej pracochłonnych rzeczy. Bo ona jedzie nad wszystkim i to trochę robi problemy. Ale ogólnie powiem wam, że powinno to nam całkiem nieźle. Na przykład tutaj ta trasa mi się bardzo podoba. Jest pierwszy pociąg, pojawił się. Czekajcie. Jak już mamy ten pociąg, to się już nim przejedziemy i pożegnam się do zdania. Okej. Pociąg. Dobra, pokaż mi całą nitkę. Na całej nitce pokazuje, że są 4 pociągi. Dobra, na razie nie będę nic o tym mówić, ale widzę, że już się pojawiają ludzie. Dobra, przyspieszmy jeszcze czas. I tak, przejedziemy się. O, chwila, nie. Wypad. Jakieś światła? Co ja poproszę? Tak, na pewno jeszcze są światła gdzieś do zdobienia, ale póki co to będzie tyle. Tutaj te stacje samochody są blisko. Dobra, czekajcie. Żeby nie było, że zapomniałem. Wypad. Dobra, można spać spokojnie. I zetknijmy sobie, ile osób korzysta z tej drogi. No, tam parę jedzie. Ile osób korzysta z tej drogi? Okej. Ile osób korzysta z tej drogi? I ile osób korzysta z tego? No z tego trochę będzie dużo, bo tutaj jest wjazd, co nie? Na przykład tak jak tutaj, to trochę tego jedzie. I czy ktoś jeździ tędy? Widzę, że całkiem dużo tutaj... A, zobaczcie, jest tu tak blisko, że aż nie tutaj zrobię ten może dojazd. Z tego co widzę, tak. Zobaczcie ile z nimi zabrakło. Po prostu ciup i byście mieli podłączenie od razu. Dobra, to ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zdeknijmy sobie na litkę. A właśnie, mamy 3 linie już? A, no tak. Jedna nitka to jest ta tutaj do uniwersytetu. I ona nie ma jakiegoś tam wielkiego brania. Druga nitka to jest to tutaj, co puściliśmy tu i tu. No i tutaj tam jakoś tam sobie zbiera. I trzecia to jest to, co teraz puściliśmy i widzę, że tu na tym końcowym już jest trochę ludzi. A jak zmienimy sobie węzeł gdzieś tutaj, może jakoś gdzieś tutaj, to będzie jeszcze więcej. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No zobaczcie, w końcu nam się udało zrobić ten węzeł. Powiem wam, że na mojej kartce on trochę inaczej wyglądał. Kartki ja nie będę już pokazywać chyba. Ale jak tu już przesuniemy to sobie wszystko dołem, to będzie całkiem ładnie. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No tutaj ta trasa ładnie prosto idzie tutaj zygzakiem i dojeżdżamy. Dawa. Cześć!